tych fugach znajduje się mnóstwo mchu i chwastów. Jak je usunąć? Z pomocą przychodzi płyn Tenzimos i myjka wysokociśnieniowa. Zaaplikowałem pianę, poczekałem chwilę i jazda. Ważne, żeby co jakiś czas posprzątać, bo niestety, ale odspojone kawałki mchu lubią latać. Hej, witam was, tutaj Dominik. Dzisiaj będziemy mieli zwykłe, najzwyklejsze, najklasyczniejsze mycie kostki. I zobaczcie, tak wygląda nasz wjazd. Mamy spad do domu, są chwasty, jest mech, więc wyciągamy sobie sprzęt i zaczynamy. Nałożony płyn, niech tak sobie poleży 10-15 minut. No i uwaga, mamy spad tutaj, tak jak wam wspominałem, więc znając życie i znając moje szczęście, pewnie będzie leciało w te kamienie, ale zacznijmy i zobaczymy. Odkurzacz przygotowany, więc na pewno będziemy wciągać gdzieś wodę i wypompowywać gdzieś dalej. Get by when you don't even try to hold my heart the way I want you to. Did you think that I would wait by for your heart to align the way I want it to? Bring me close to you. I'm giving it. This never felt better. Better know myself, not anybody else. So never say never. Cause nothing's forever. Forever's whatever. But this never felt better. Tak to wygląda. Zeszło dosyć długo, ponieważ z drzewa widać, że coś kapało, ale udało się domyć. Zobaczcie, jest bliska. I był jeszcze pan właściciel. I umyliśmy tą deskę, przynajmniej kawałek tej deski, żeby było widać mniej więcej, jak to będzie wychodzić. Nie wiem, jak to mam pod słońce, żeby było widać, chyba tak. No, tutaj umyte. I jedziemy sobie dalej. Znowu nie mogę się pomieścić, więc nie chcę przez to błoto cofać. Umyjemy sobie tutaj kawałek, potem sobie cofniemy. Ale na początku... No właśnie. Podejrzenie spamu. Nie, to jakby spadaj. O Jezu, nie. Pewnie fotowoltaika. Co? Jedziemy dalej. Powiem tak, zaczęło mnie delikatnie wkurzać, że muszę myć, po myciu muszę jeszcze spłukać, po spłukaniu muszę jeszcze przejechać dyszą, żeby wyciąć wszystkie krzaki, po wycięciu krzaków muszę jeszcze znowu wszystko spłukać, więc umyłem to dyszą. I wiecie, o czym sobie pomyślałem? Że kiedyś nie puściłbym takiego ujęcia, to znaczy wydawałoby mi się, że... A, bo powiedzą, że nie jestem fachowcem, tak się kostki nie myje. Dzisiaj fuck it, więc jakby... Zobaczcie. Mam nadzieję, że chłopaki z Dibo nie wezmą mi tej myjki. Wyszło nam coś takiego. I zobaczcie, udało się wszystko posprzątać i samochód jest czysty. I tutaj też nie ma piasku. Co tam jeszcze? Tutaj nigdzie też nie ma piasku. To już takie było. Kwiatki w całości, kamyczki w całości, myjka w całości.
Więc co, idziemy sobie cały ten plac i powiem szczerze, zaczynam się bać, czy przypadkiem nie będzie lało. Tak wyszedł ten plac. Widzicie tutaj? Małe plamki. Ale przez kogo to? Ano przez tego przyjaciela. Co jest, piesku? No i co? My jedziemy sobie dalej. Odkurzacz już chodzi. Myjka sobie pyka. Piana nałożona. Więc jedziemy i przesuwamy się oczywiście tutaj. Wiadomo, w tym miejscu gdzieś leżą moje śmieci, nazwijmy to. Ale wiecie co, jeszcze chciałem wam napisać. O, ja nie mogę. No, spoko. To tylko pokazuje, że trzeba szybko myć. Natomiast patrzcie, tutaj leżą wszystkie rzeczy i czasami piszecie, no to już ci właściciele, to już im się nic nie chce, nawet poprzenosić swoich własnych jakichś tam sprzętów. A tutaj, widzicie, elegancko pan właściciel poprzestawiał, czysta powierzchnia, więc można działać. Jest to miłe, ale to też nie jest wymagane, przynajmniej przeze mnie. To nie jest tak, że powiem, no, stówę trzeba dołożyć, bo musiałem to przestawiać. Stuwa za mało, piękny kawalerze. To nie buduje żadnej jakiejś takiej, wiecie, więzi i przyjaźni z właścicielem. Lepiej sobie fajnie pogadać przy kawce. Więc ja sobie zajadam, a właściwie popijam. No i myjemy. Zostało już niedużo. Burza przeszła bokiem. No i zobaczcie, kostka umyta i nawet tutaj, gdzie było największe bagno, udało się fajnie doczyścić. Więc ja już uciekam, składam. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.